Witajcie drodzy widzowie, jesteśmy na kolejnej wystawie z okazji 60-lecia RTF-u, czyli Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego w Radomiu. Ze mną jest syn dzisiejszego bohatera wystawy, czyli Marcin Krynicki, a bohaterem wystawy jest Andrzej Krynicki, już nieżyjący artysta fotograf. Może na słowo wstępu, Marcinie, powiedz mi, jakie ci emocje dzisiaj towarzyszą? O Boże. Emocje to jest przede wszystkim ogromna radość, że udało się doprowadzić do tego, że wystawa powstała w ogóle. Ponieważ ja to mówię chyba, nie wiem, trzeci albo czwarty raz, ja nie jestem człowiekiem, który potrafi chodzić za tego typu sprawami. Nie umiem, po prostu nie umiem. I nie sądziłem, że w ogóle to się uda w najbliższym czasie, bo ja mam takie bardzo przykre wrażenie, że dzisiaj artysta jest traktowany jak... Tak po macoszemu, prawda? Nie, po macoszemu nie, znacznie nie. Gorzej. Tak naprawdę artysta jest wtedy potrzebny, jeżeli jest do czegoś użyteczny. W momencie, kiedy nie jest potrzebny do jakiegoś konkretnego celu, nie ma żadnego przełożenia jakby na szacunek, na chęć pomocy, żeby w jakiś sposób go pokazać, wypromować. Olejmy już sprawę wypromowania. Pokazać szerszej publiczności. Jakby Polacy nie mieli szacunku do artystów. Artysta to jest jakiś taki facet bujający w chmurach, robiący różne dziwne rzeczy i tyle. Mało przydatne, tak? Tylko oj, tak, bardzo, tak. Bardzo mało przydatne, a do tego najczęściej coś chce jeszcze. Dokładnie. Moi drodzy, jesteśmy teraz na tle zdjęć pana Andrzeja Krynickiego i trochę opowie nam o nich, tak jak już wspomniałam wcześniej, syn Marcin Krynicki. Proszę, powiedz nam, które ze zdjęć jest takie najważniejsze dla twojego ojca? Przyjmuję mikrofon i postaram się coś mądrego powiedzieć. Które ze zdjęć? To ja pokażę. Najważniejsze i takim najważniejszym, najbardziej ikonicznym zdjęciem jest to za mną, ta noga, ale jak się zbliżymy, troszeczkę. Facebook chyba tego nie wytnie. Tak naprawdę jest to noga, która u góry jest zakończona pupą, która niknie w czerni. Natomiast jest użyty super szerokokątny obiektyw i cień kobiety widać na piasku. To jest jedno z najbardziej ikonicznych zdjęć mojego taty. Obok również jest coś, co jakby chyba najbardziej charakteryzuje ojca, czyli znowu super szeroki kąt, zdeformowane ciało kobiece, plus druga kobieta i zabawa oczywiście słońcem, czernią i no, kontrastami. Klasyczne... kabel nam się skończył. Zdjęcie takie klasyczne, czyli kobiece udo, pierś, zatopiona w czerni, zarysowana światłem. Ładne, klasyczne zdjęcie, no też ponadczasowe. Taki niskim kluczu, prawda? Tak, niski klucz. I zdjęcie po prawej, gdzie no, tym razem tutaj wyolbrzymiona pupa, też na szerokim kącie. No znowu zabawa czernią.
i fakturą skóry tym razem, która tutaj w tym zdjęciu dominuje. Mówię oczywiście o tym pionie. Co dalej ciężko jest to zobaczyć, no specjalnie podchodzimy ze względu na to, że no, boimy się o cenzurę. Facebook rules. Tak, YouTube też może nam tutaj troszeczkę nawojować. YouTube też? Też. A, no w sumie ale to samo. Potwierdzam, że piasek, skóra, to wszystko jest pięknie, faktura jest podkreślona. Natomiast tutaj po prawej stronie jest seria zdjęć takich na piasku ze słońcem w gigantycznej kontrze, w niskim tak. kluczu zrobione. Ale na tych zdjęciach jestem też ja. Wow. Tu chyba można to pokazać. To ja tutaj na wydmie poszedłem. Ojciec poprosił mnie, żebym poszedł naokoło, ale oczywiście jako mały bąbel zamiast pójść naokoło poszedłem na wprost. Nie będę cytował, co ojciec wtedy mówił. Nie był na pewno zadowolony. Nie był. No i tu no, właściwie te zdjęcia no, mówią same za siebie. Nie bardzo wiem, co tu opowiadać. No, większość zdjęć to absolutnie to jest użycie szerokiego kąta, zabawa słońcem, zabawa kontrastami, czyli tym zarysowaniem skóry na krawędzi przez słońce, głębokie cienie i zabawa fakturą. Tak? Czy to jest faktura skóry, czy to jest faktura piasku. Większość tych zdjęć była robiona w okolicach Łeby, na wydmach. Najczęściej tam, gdzie ludzie nie mieli wstępu. No wiadomo, żeby spokojnie pracować, modelka, żeby miała... No. Nie, ta, ojciec dogadał się ze strażnikiem przyrody. No i tak to wygląda. Nie bardzo wiem, co jeszcze mógłbym opowiedzieć. No, potrzebuję podpowiedzi. No, ja myślę, że warto pokazać też inne zdjęcia, które nie są aktami. Okej, ale to musimy przejść dalej. Tak. To chyba przejście za długo będzie trwało, to może przerwiemy i zaczniemy ja tam. Ja tylko jeszcze chciałam podkreślić, że zdjęcia są wysmakowane. To jest po prostu artystyczna praca. Nie ma tam żadnych takich niestosownych sytuacji. Leon Niemczyk z żoną. To mama mi właśnie powiedziała, portret, podwójny portrecik, prześliczny, z uśmiechem, z gigantycznym ziarnem. To można zbliżyć, bo to wtedy będzie widać, jak gigantyczne ziarno tutaj. Tak. To gigantyczne ziarno, ale no, tworzy tak cudny klimat, że po prostu ja nad tym zdjęciem się rozpływam. I te emocje, no. W ogóle też właśnie faktura, te zmarszczki pięknie ukształtowane. A, przeszliśmy, po prostu udało się, nie musieliśmy się rozłączać. A teraz eksperyment, tutaj mamy po prawej, eksperyment taty. Jak jest zrobiony, nie pytajcie, nie wiem. Najprawdopodobniej było, bo tak, nie wierzę w to, żeby ojciec niszczył negatyw. Myślę, że to było pod powiększalnikiem, myślę, że to była zabawa temperaturą. Pędzlem namoczonym, nie wiem, na przykład w gorącym wywoływaczu, nie wiem, albo potem być może, że częściowo na przykład nakładany utrwalacz w niektóre miejsca, w niektóre nie. I tutaj począwszy od takiego, nazwijmy, aktu na takich też... ostatnie zdjęcie, tak. Tak, to po lewej. Ono właśnie tak przypomina akt, ale nie jest takie... przypomina, no jest aktem, tylko nie jest takie wyraziste, tak jak no, poprzednio. Generalnie niewiele widać. Tak, dokładnie. To też jest zrobione gdzieś w okolicach Łeby. To są szczątki lasu, jak wydmy się przesuwały i drzewa obumierały, to pod wydmami zostają takie, znaczy pod wydmami, no. To są góra drzew, obumarłych drzew, tworzące nieprawdopodobny, taki niepokojący krajobraz. No i jakby w to wpisana tu kobieta czołgająca się, gdzie tutaj te elementy, no to już jest tajemnica ojca, co z tym zrobił. Nie jestem w stanie odtworzyć na 100%, jak to było robione. No co do reszty, no to są... No to trzeba by pokazać. Nie umiem opowiedzieć, co było robione. No są to jakieś zabiegi pod powiększalnikiem, ale na czym one do końca polegały? Tajemnica artysty. Nie wiem. Chyba poszła do grobu. No chyba, że ktoś podpowie, co to było, jaki to jest sposób. No, tam jest jedno takie zdjęcie, które ja sobie na swój własny użytek nazwałem płomień. Jest niesamowite takie wyrastające drzewo. To pierwsze. Tak, to pierwsze, tak.
drzewo, które... Drzewo albo właśnie płomień. No, coś absolutnie niesamowitego. No, ja się wielokrotnie bardzo długo w to wpatrywałem. Super praca, super. One trochę tak przypominają obrazy. To jest ta praca naprawdę bardzo artystyczna, ciekawa i w sumie raczej niespotykana. No. Po drugiej stronie z kolei mamy prace, które są wykonane jakby tak, jest częściowo, to znaczy tak, góra zdjęcia to jest jakiś plener, który ojciec gdzieś sfotografował. Natomiast dołu, może za bardzo nie widzę. Ale na dole, akurat w tym zdjęciu na dole nic nie widać, bo jest przesłonięte nogą. Musimy tutaj też być czujni, tak? Góra została sfotografowana gdzieś w plenerze, natomiast ten dół, którego nie możemy pokazywać, jest sfotografowany w studio i po prostu złożony pod powiększalnikiem. Dokładnie to samo jest tutaj z tym zdjęciem. To jest najprawdopodobniej zamek. I tu teraz moja pamięć właśnie ukazała całą swoją siłę. Nie Czersk. A gdzieś w górach, tak? Nie. Dobra, być może, że sobie przypomnę, jeszcze to wrócimy do tego. Zamek został sfotografowany przez ojca, no wiadomo, w plenerze, natomiast to jest zdjęcie studyjne, które zostało wkopiowane pod powiększalnikiem. Dokładnie to samo jest ze Stonehenge. No Stonehenge, gdzie jest, to wiadomo. Natomiast i zdjęcie ojca, tą górę, wiadomo, to jest plener. To jest fragment studyjny, który też został wklejony, znaczy wkomponowany pod powiększalnikiem z drugiego negatywu po prostu. Tak samo dwa następne zdjęcia. Kolejne zdjęcie, które jest znowu robione gdzieś w okolicach, no, najprawdopodobniej Łeby, jest bardzo, ma bardzo ciekawy zabieg, którego ojciec wcale się jakby nie wstydził. No, znaczy ojciec bardzo lubił wyraziste kompozycje i wyraziste zabiegi. I tutaj takim zabiegiem jest to, że pod słońcem chmury się w ten sposób nie układają. To ewidentnie to jest to, że ojciec zostawił środek chmur jaśniejszy i to dopalił jakby ten rejon do czerni. To razem tworzy kompozycję, która w jakiś sposób nas przyciąga, przyciąga ten wzrok, jest inna. No tu spokojnie można pokazać, bo bryła kobiecego ciała jest tak zdeformowana. To jest kamień. Dla mnie to jest piękny kamień z fakturą skóry. No i oczywiście właśnie światło, flara od obiektywu. To wszystko jakby ojciec wykorzystywał i to są elementy, których nie wiem, ludzie, którzy dzisiaj fotografują, tak obawiają się tych flar, patrzą na te testy, ten obiektyw, pięknie likwiduje flar. Flara jest cudnym elementem w kompozycji obrazu. Dzięki flarze możemy wskazać na jakiś element, ale trzeba umieć jej używać. No, następne to są, teraz z kolei, następne zdjęcie to są dwa kamienie. Tak, znaczy, to może to odczytać. Kobiece ciało. Z czym się to kojarzy, to każdy ma wyobraźnię, to już pozostawiamy wam, co wy tam widzicie. No i... Ale ja chcę jeszcze jedno. Tak, proszę. Jeszcze ostatnie. Ręce, tak? Ostatnie. Jedno z moich naprawdę ulubionych zdjęć. Ale ja tam też jestem w środku. Co ja będę opowiadał? No, każdy widzi, co jest, tak? Jest w kategorii akt, ale tu aktu nie ma. Tak. Nie no, piękne prace, różne style widać i no, oryginalne. Po prostu tylko podziwiać i cieszyć się, że możemy oglądać, że właśnie 60-lecie RTF-u umożliwiło to. I cóż. Zapraszam. Przyjdźcie obejrzeć. Do elektrowni. Do elektrowni. Kurczę, naprawdę tak piękne miejsce, że niezależnie od tego, czy przyjdziecie na tą wystawę, czy na jakąkolwiek inną, to przyjdźcie, bo to jest cudne miejsce. To jest pięknie zrobione miejsce, które
Boże, daje artystom szansę się pokazać. Tak. I to jest ważne. To jest ważne. Teraz idziemy na następną wystawę, bo nam goście uciekną. Dobra. Także dziękuję. Do widzenia. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dzięki za rozmowę. Bo to jest ten do selfie. Tak, ewentualnie tak, już czy jak nie postawić, ale to spadnie. No, jak oni się będą poruszać, to tak, spadnie na 100%. To będzie nam się trzęsło, ale trudno. No tak, tylko chcieliśmy, wiesz, o zdjęciach też, a jak stamtąd, to już nic nie widać. No mieliśmy troszkę chodzić, tak, troszkę się przejdziemy, tylko tak. A właśnie, wiesz co, chcesz... a to może zrób na tej zasadzie, to może zrób na tej, przełącz na Obecnie jesteśmy na tle zdjęć dzisiejszego bohatera, czyli pana Andrzeja, a opowie nam trochę o nich syn, tak jak już wcześniej wspominałam, Marcin Kryński. No to nie, to... To by była większa przestrzeń. Przestrzeń o fotografii. Jezu, jaki spocony jestem od tej maseczki. Dobra, to ja to.